Witamy w Salonie Kociewskim. Ja nazywam się Beata Krajnik, a moim i Państwa gościem Patryk Pokorski. Znajdujemy się oczywiście w Dworze Mesinek i będziemy dzisiaj mówić o tym, jak kreatywnie zorganizować zaręczyny w gniewie. Patryk troszeczkę zdradzi nam ciekawostek na temat grotów strzał i opowie nam ciekawą legendę na temat dinozaura, którego wykopali niegdyś krzyżacy w gniewie. Zostańcie z nami. Oprócz Muzeum Kapsla, Twoją dużą działalnością w gniewie jest właśnie przewodnictwo turystyczne, czyli oprowadzasz ludzi po gniewie. Tak, tak jak wspomniałem, staram się jak najbardziej wyciągać ludzi z zamku do miasta i no, dużą część w tej chwili ruchu turystycznego po gniewie obsługuję osobiście, także oprowadzam jako przewodnik turystyczny po mieście. Ale nie tylko po gniewie. Jako przewodnik chodzę też w kilku różnych innych miastach, jak pilotuję wycieczki. Także w tak. Jakich? Bardzo chętnie oprowadzam po Toruniu, także tam też można sobie zabrać mnie jako przewodnika. Zdarzało mi się po Gdańsku, po Warszawie, także nie ma jakichś takich. Czasami ze względu na wiedzę z podstaw historii, idę pierwszy raz po mieście i spóźnia mi się przewodnik na wycieczce i trzeba jakoś zająć ten czas, więc jestem pierwszy raz w danym mieście, a też oprowadzam, wskazuję na jakieś tam różne rzeczy i interpretuję. Taką wiedzę ogólną wtedy bardzo podaję, prawdziwą, ale czasami niektórzy nie orientują się, że jestem pierwszy raz w danym miejscu. No to jest talent, to jestem pod wrażeniem, świetnie. No, aż mi korci, żeby się wprosić na taką wycieczkę. Jedźmy sobie gdzieś do jakiegoś miasta, którego oboje nie znamy i mnie zakręć, tak że będę ci wierzyć we wszystko. No, zdarzało mi się, że znajomi, powiedzmy, na wypadzie gdzieś po drodze się zatrzymywaliśmy i coś opowiadałem ciekawego o jakimś zabytku. I mówią, byłeś tu już. Nie, pierwszy raz jestem, ale na tablicy piszę to samo. Super, bardzo mi się to podoba. Jakie właśnie takie fajne akcje dzieją się u Ciebie, kiedy Ty przewodzisz właśnie ludźmi na takich historycznych spacerach? No ja przede wszystkim staram się przekazywać taką wiedzę, która będzie w pewnym sensie uniwersalna, czyli po tym zwiedzaniu gniewu pojedziemy do innego miasta krzyżackiego i będziemy mogli zwrócić uwagę na kilka rzeczy, bo wspomnę, że one są takie same przez modę krzyżacką na przykład wprowadzone. I do tego mieszam trochę bajek, legend, bo to się fajnie słucha. A nie po to jedziemy na wycieczkę, żeby wykuć daty na pamięć, tylko żeby się w jakiś sposób rozerwać. Więc trochę takiej wiedzy zupełnie lokalnej i trochę takich uniwersalnych ciekawostek na temat historii sztuki, jak to sobie samemu radzić w kolejnych miejscach, które będziemy zwiedzać. Nie robisz takich typowych wycieczek, jak nam opowiadasz. Co fajnego możemy razem z Tobą w takim gniewie zrobić? Jakie właśnie takie inne rzeczy? W zasadzie ogranicza nas tylko budżet, tak myślę, bo jestem w stanie, myślę, różne rzeczy poorganizować. I tak zdarzało mi się już robić halloweenowe jakieś oprowadzanie ze straszeniem i na przykład gry zaręczynowe, więc tam para zaczepiona przeze mnie wchodziła w grę, biegała po... Nie mów ogólnikowo, weź tak dokładnie, jestem bardzo ciekawa, jak znaczy w ogóle... przypadkowo zaczepiona. To tylko jedna osoba była tam przypadkowo zaczepiona. Znaczy organizuje zaczepioną, to kawaler, tak? I dziewczyna nie wie wtedy, o co chodzi. Jedna skopała swojego chłopaka pod stołem, że jakiś wariat się dosiadł i zaczyna nam mówić o końcu świata, ale potem tak się wciągnęła w grę, że kompletnie nie wiedziała, o co chodzi z pierścionkiem na końcu. Także była w szoku. Teraz ale już są małżeństwem. Się. Super, no to pozdrawiamy. W takim razie świetnie, piękna historia. Jeszcze tutaj fajne gadżeciki. Jak ja widzę gadżety na stole, to mnie zaraz, wiesz, ja muszę wszystko dotykać. Ostatnio był sokolnik u nas i chciałam pogłaskać sokoła i mi nie pozwolił. A tu mogę dotykać? Tak, tak. Tylko super. Się nie skaleć. Dobrze, postaram się, niektóre. Bo wzięłam ten najostrzejszy.
Opowiedz, co to jest? Wygląda groźnie. Kiedy mam kontakt z turystami, to bardzo szybko wyłapuję, że niektóre rzeczy się nie udają zgodnie z planem. Na przykład na strzelnicy kogoś palce zaczną boleć i żeby ten czas nie był zmarnowany, że on już nie może strzelać dalej, a umówiliśmy się na zajęcia łucznicze, to wtedy chociaż, żeby coś opowiedzieć, staram się pozbierać jakieś gadżety, które będą do objaśnienia, do ciekawej lekcji zrobienia związanej z tematem zajęć. Także tutaj jest zbiór moich kilku grotów, które mają różne zastosowanie. Od grotów współczesnych myśliwskich do grotów takich, które jak ten właśnie jest z rogu jelenia zrobiony jako taka replika wczesnośredniowiecznego grotu. No to chociaż tak pokrótce. No ten jest grotem myśliwskim, takim typowo. On ma być aerodynamiczny, pokonać długą trasę do zwierzyny, a kiedy trafi, te tutaj właśnie cięgienka otwierają dodatkowe noże, żeby zadać jak największą ranę i jak najmniej cierpienia zwierzęciu. Wow. No i to śmigiełko? A to z tego, co słyszałem, to jest grot popularny w myślistwie w Stanach Zjednoczonych na drób. I oni strzelają, celując w szyję, że to działa trochę jak młynek do mięsa. Lotki są wklejone na strzale ze skosa i wtedy on wiruje. Troszkę makabryczne. No to musimy załagodzić te straszne historie. Żeby załagodzić, postrzał z broni palnej jest towarzyszy mu huk i rana rwana. A tutaj mamy rany cięte, więc one są dużo bardziej takie naturalne. Postrzał przez myśliwego do zwierzyny, który nie jest skuteczny, powoduje, że zwierzak idąc otrze się o drzewo, wytrze sobie tą strzałę i bardzo szybko się zaleczy. A po postrzale z broni palnej często jak zwierzę odbiegnie, to tam będzie się ta rana dalej psuła i też padnie, ale po dwóch dniach męczarni na przykład. Okej, dobrze. Te wszystkie gadżety są tylko do oglądania, do obracania tak, w palcach? Tak, raczej ich nie stosuję. Okej, no to lżej na sercu. Czyli nawiązaliśmy sobie do strzelnicy. Jakie jeszcze atrakcje? Bo było Muzeum Kapsla. Mówiliśmy o strzelnicy, mówiliśmy o grach miejskich. Co w tym gniewie jeszcze ciekawego? Co w tej twojej kamienicy tam się dzieje? Co w tej kamienicy? Chciałaś, żeby jakąś ciekawostkę zagaić. Także dotarłem do legendy o dinozaurze. Ja ją już ożywiłem i taką replikę żebra dinozaura zawiesiliśmy w pizzerii, żeby pamięć tego stwora była. Bo było to tak, że kiedy Krzyżacy budowali zamek, naturalny jar zaczęli zamieniać na fosę. Musieli prace ziemne wykonać, żeby pogłębić pewien odcinek. I tam trafili na szkielet dinozaura prawdopodobnie. Żebro tego stwora, którego no, tak stwierdzono, że to jakiś mega zwierz był wielki, więc takie mega zwierzę zasługuje na jakąś mega fajną nazwę. I żebro owego megateriona, bo tak nazwali tego stwora, zawisło nad bramą zamku niskiego. Także przy wyjściu na port wisiało sobie dumnie żebro aż do II wojny światowej. Wtedy zniknęło. I hipoteza, w którą wierzę bardzo i usilnie poszukuję owego żebra, jest taka, że jakiś lokalny patriota przed wojną ściągnął je, zabrał do domu, gdzieś oderwał deskę w podłodze na strychu, wetknął tamto żeberko, żeby nie zostało zniszczone w wojnie, ale nie udało mu się do końca jej dożyć i ślad został utracony, tak? Więc mam nadzieję, że u siebie w kamienicy trafię. Jak nie, to będzie trzeba kupić kolejną i przeczesać następne stropy. Ojej, no to się zaraz łączy z remontami, z renowacją zabytków. No to ja życzę powodzenia, no i żeby się żeberko znalazło. No ale skoro żebro jest, to powinny być też inne części tego. No o innych nie wspominają źródła, na pewno tam to jeden jakiś taki większy kość. Możliwe, że to nie było żebro, tylko na przykład kieł mamuta. Zawisło coś takiego nad bramą zamkową.
No i przepadło z II wojną światową. Może przepadło rzeczywiście, ale ja liczę na to, że ono się znajdzie. Życzę Ci, żeby się znalazło. Trzymam kciuki, naprawdę. I dziękuję Ci za naszą drugą część rozmowy. Świetnie było przenieść się z powrotem do Gniewu, z powrotem posłuchać o tych wszystkich bajecznych, magicznych miejscach. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. I jeszcze raz oczywiście zapraszam do Gniewu. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału, do polubienia nas na Facebooku, na YouTubie, też oczywiście na stronę Patryka Bajubaj. I no cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia. Do widzenia. Kocienie 24 EU. Zaplanuj z nami swoje wakacje.